Chwila! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Gothic. I dzisiaj pójdziemy sobie do starej wieży Xardupy. Jestem już po zjedzeniu śniadanka, po zmontowaniu poprzedniego odcinka, więc możemy sobie śmiało lecieć. I oj, oj, za głośno. Nie, to nie może tak być. Dajcie chwilę, ja muszę sobie zmienić ustawienia. O, dobra, teraz będzie dobrze. Jest w porządku. Czy nie odpali mi się żaden ten steamowy, wiecie co, w ogóle o, ten, nakładka Steam, ale nieważne, patrzcie teraz to w ogóle, bo przez całą serię ani razu nie wywaliło mi gry. To jest wow, pierwszy raz w życiu. Teraz wykrakam, pewnie mi wypierdoli na ostatni odcinek, nie? Ale nie, poważnie. Pierwszy raz w życiu przechodzę Gothica bez ani jednego crasha. I coś tak czuję, że to jest zasługa, bo coś tam ten THQ Nordic czy Alchemia, w sumie nawet nie wiem co teraz jest odpowiedzialne za tego Gothica. Oni coś tam grzewali przy tym. Być może to naprawili. Bo z tego co wiem, teraz już nie trzeba instalować tych wszystkich rzeczy, żeby móc zagrać na nowym Windowsie. Tylko to już jest zainstalowane od razu razem z grą. Więc być może i ponaprawiali to wszystko. Nie wiem jak to jest. Może coś w tym jest. I mamy tutaj wejście do starej wieży Xardupy. Musimy sobie tu wejść. Och, jak ja nie lubię takiego pływanka. Nie wiem gdzie on płynie, dobra, tutaj płynąć. Nie lubię tego momentu, nie lubię takiego, nie wiem, to jest najgorszy moment na końcu gry, to pływanie. Jeszcze będę musiał tego jednego orka szamana znaleźć i wyekspić się tym. Kurwa, więcej tych strażników nie mogłeś sobie zrespić? Czy zwać, panie Xardupa? Tam wcześniej jeden demon cię strzegł i trzy golemy. A tu? Pełno trupów i innego ścierwa. Proszę, spokój. Miecza starczy dla wszystkich. Na pewno się nie stępi. Stępi to możecie być co najmniej, co najwyżej. Wy, że tak na mnie biegniecie z gołymi łapami. Ale oni drą mordę! Ciszej! To aż boli w uszy. Proszę, przestańcie. Panowie zombiowie, gińcie. A, walnął mi. Ła. Nie, z tymi zombimi to ja nie umiem walczyć. Ale drą tą mordę! W ogóle, że ta wieża jest zawalona, nie? O. To jednak miałem rację. Jest. Starożytna zbroja magiczna. Bierzemy sobie od razu. Patrzcie, jest w sumie niewiele lepsza, ale możemy ją jeszcze ulepszyć. I to też zrobimy. Teraz lecimy sobie do Xardupy, żeby już nie marnować czasu. I mi braknie jeden many? A skąd ja to wiedziałem? To już było po prostu pewne, że mi jednej many braknie. Dobra, pij to. Dalej, teleportuj się. Dobra. Kurde, to będzie jeden z ostatnich odcinków ten dzisiejszy. To będzie przedostatni odcinek. Teraz po tym odcinku nagram jeszcze Chromaniny i Świątynia Śniącego i to już będzie zakończenie. Wow. Ale będę tęsknił. Aż mi się smutno robi, nie? Ale ten odcinek z Chromaninami będzie też dłuższy, więc nie macie się co martwić. Bo mi też trochę zajmie. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy.
Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Nie, ja tego nie będę dawał, że jestem magiem. Dlatego, że wtedy my ten miecz możemy rozłożyć na runę. Dobra, teleport, magowie wody, znaczy wody. Magowie wody to mi się z jednym kojarzy, nie? Minetem, chodź tu. Witaj, przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Ten, co tam tańczy z tyłu. Wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. O nie, nie. Najpierw tam muszę z Saturasem pogadać. Saturas, naucz mnie magii. Ile mam punktów nauki? 80, trochę mało. Ale naucz mnie tyle, ile możesz. Za potęgę magii. Bo już później się tego nie nauczę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przed tobą jeszcze wiele nauki. Rozpoczniemy. Jestem gotowy do przystąpienia do drugiego kręgu. Poznałeś już magiczną naturę języka runicznego. Teraz zgłębisz jego tajniki. Po przystąpieniu do drugiego kręgu poznasz silniejsze zaklęcia ofensywne oraz tajemnice magii uzdrawiającej. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim dane ci będzie poznać prawdziwe oblicze magii. Wiesz już, że runy mogą być wykorzystywane do chwili wyczerpania twoich własnych pokładów siły magicznej. Jednak zanim przystąpisz do działania, zastanów się nad celem, jaki ci przyświeca. Moce, którymi będziesz dysponował, mogą nieść śmierć i zniszczenie. Ale prawdziwy mag wykorzystuje swoje zdolności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne. Kiedy w pełni uświadomisz sobie ten fakt, zrozumiesz prawdę kryjącą się za magią runiczną. Możesz mnie wprowadzić w arkana trzeciego kręgu? Trzeci krąg to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego maga. Przystępując do niego, przestajesz być uczniem. Zaszedłeś już bardzo daleko na ścieżce magii. Potrafisz posługiwać się runami. Ta wiedza posłuży za fundament twojej dalszej nauki. Używaj magii runicznej świadomie i z rozwagą. To, czy z niej skorzystasz, czy nie, powinno zależeć wyłącznie od ciebie. Wybór, którego dokonasz, musi być ostateczny. W magii nie ma miejsca na wahanie. Wyobraź sobie wyraźnie ścieżkę, którą chcesz kroczyć i ponieś wszelkie konsekwencje swojego wyboru. Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. W końcu runy to fragmenty magicznej rudy. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Z twoją znajomością magii runicznej cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. Piątego kręgu się nie nauczę, nie? Nie, nie nauczę się. Ale wiecie co? Nauczę się. Nauczę się piątego i szóstego kręgu. Mam plan. Idę napierdolić wszystkich ludzi w nowym obozie. To jest, myślę, dobry plan. Znaczy wszystkich szkodników, bo nie chcę, żeby się najemnicy na mnie rzucali. Ale myślę, że na klepalnie każdego szkodnika da mi ten 1500 ekspa, czy ile tam brakuje mi. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie tego problemu. No bo jednak... Spokojnie. Nic się nie stało. Chciałbym się nauczyć tych wszystkich kręgów. Nikogo nie budzę. Już się boisz. Dobrze, trzeba wszystkich nastukać. Homer już dostał swoje. Ten szkodnik, proszę bardzo. No muszę nastukać dosłownie każdego, kogo tylko znajdę. To była dobra walka. Żeby sobie ten level dobyć. 150 za niego, ładnie. Dobra, chodźmy jeszcze wyżej. Wy też są. Bruce? Ja nie znam tej postaci. Kto to w ogóle jest? Tutaj nikogo... Aj, zablokowałem się. Tutaj nikogo nie ma. Szkodnik. Ile jeszcze? 700 expa. No już niedużo. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Będzie jeszcze gdzieś booster chyba. 40 tylko za niego? O, panie, mało.
Jest jeszcze jedna chata, ale jest pusta. Ktoś pod nami tam stęka, że go budzę. Spoczko. No już. Spać. Za tych już ekspa wcześniej zebrałem. No, muszę nastukać jak najwięcej osób. Pójdę jeszcze do tej karczmy na jeziorze. Najemnicy, no tak. Najemnikom też nastukam. Zobaczył! Pięknie! Dobrze, a najemnicy się na mnie nie rzucają, jak ja ich biję. Dobrze, bo tak, ja jestem przecież magiem ognia, bo oni nie powinni się na mnie rzucać. Tylko ten jeden, którego zaatakuje. Strażników Laresa też nastukam. Nie wiem, czy Laresa da się nastukać. To jest ciekawe. O! Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił. Więcej. O, mamy. Dobrze. Teraz teleport i lecimy. Właśnie o to mi chodziło. Sakura. Jestem gotów do przystąpienia do piątego kręgu. Dobrze. Wprowadzę cię w arkana piątego kręgu magii. Od tej pory będziesz mógł wykorzystywać magiczne runy zaklęć ognistej burzy i lodowej fali oraz posiądziesz moc niszczenia ożywieńców. Jednak najpotężniejszym zaklęciem piątego kręgu magii jest tchnienie śmierci. Gdyby udało ci się kiedyś odnaleźć tę runę, dysponowałbyś niewyobrażalną mocą. Staraj się nie wykorzystywać magii tego rodzaju bez potrzeby. Jest ona darem od Boga Ciemności. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Poznaj granice swoich możliwości, a poznasz samego siebie. A, Ksardupa więcej potrafi. Ty to ciota jesteś, panie Oguras. Raz jeszcze będę musiał się przespać. Milton to se poczeka. Dobra, zajmę łóżeczko. Georgiana, podejrzewam, chyba tak on się nazywał. Sen dobrze mi zrobił. Oj, jak ja to lubię, nie? Lecimy teraz do Minetena. Ten odcinek nie będzie taki krótki, jak myślałem. Będzie trochę dłuższy. Już mamy 12 minut. No, to tak spokojnie będzie 20 parę, myślę. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy. A wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. No, on będzie teraz szedł 3 tygodnie. Ja sobie pozwolę tam przebiec. Wydaje mi się, że on powinien się teleportować, jeśli się oddalę od niego na wystarczającą odległość. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli będzie trzeba, no to się pójdę gdzieś przespać. Po prostu teleportuję się jeszcze raz do magów wody i on na pewno już będzie tam czekał na miejscu. No, ale to kręta ta droga. Dobra, zaraz zobaczymy, czy on tu czeka. No, powinien czekać. Oddaliłem się dość daleko. Ale muzyka. Taka, wiecie, taka tajemnicza. I co? Czeka czy nie czeka? Nie czeka. To się też przyda. Muszę zapamiętać, że on... O, miałem pewną manę. Matka ma dwie wody. Teraz pytanie, czy on powinien być na miejscu? Nie wiem, czy te powinien się teleportować tutaj, czy gdzieś dalej. No, dobra. Się poteleportujemy trochę. O nie, nie ten teleport. Do magów ognia
Jeszcze nie teraz. Dobra, uwierzcie mi, że mimo to, że teleportowałem się miliard razy, zaoszczędziłem nam, nie wiem, z 10 sekund życia. No bo nie chciało mi się czekać, aż on kurwa dopełnić jednym swoim wolnym kroczkiem. Myślę, że to jest lepszy pomysł niż takie oczekiwanie tygodniami, aż on przyjdzie. Dobrze, już myślałem, że mi się Bezi zbaguje. Całe szczęście nie. Jest pytanie jeszcze, gdzie ja tego orka szamana znajdę. Zapiszę sobie gierkę na wszelki wypadek. Lecimy. Chodźmy na ten. Masz miecz i zaklęcie? Nie, zapomniałem. Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Ten uśmieszek na końcu był bezcenny. Rozdział 6. Patrzcie, w ogóle w żadnym obozie już nas gotowy. Nie było. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Mogę gadać? Daj mi. Proszę. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd, natychmiast! A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Okej. Okay. Patrzcie, że teraz w żadnym obozie nas nie lubią, bo... obóz na bagnie tak naprawdę rozpadł się. W obozie... ten... nie śniącego, tylko w obozie, w starym obozie nas nie lubią, bo zdrajca i tak dalej. Uciekaj, albo a w nowym też nas już nie lubią. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu, ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Za kratkami. Nie masz tu czego szukać, ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Ciebie też. Dialog z Gomezem. Twoi ludzie nie mieli prawa je atakować. Coś tam, coś tam. Czego tu szukałeś? Nie no. O! Dobra, odbagowałem się. Ja nie wiem, co Gomez chciał nam powiedzieć, niestety. Zupełnie nie pamiętam, co tak naprawdę było. Ile on ma tych lutni? Chciałem przeszukać Koristo. Nie, nie Bartolo, Koristo. Ło, moja ruda wróciła. Kiedyś mu dałem dużo. Pierścień zwyciężności, kula ognia. Drago. Syf. Torres będzie miał. Cios łapą, ciekawy miecz. Torres będzie miał fajne rzeczy. W ogóle oni gówno mi robią. Ciekawy, który mam poziom. 28, dość wysoki. Chociaż rzadko mam wrażenie, że kończę grę na aż takim wysokim poziomie, bo ja zwykle pomijam wszystko i mam wszystko w dupie. Ja tylko wam pokazuję troszeczkę więcej niż sam zwykle gram. Fuck. Ale te kusze biją. O, ten skąd tu? To jest dopiero atak z zaskoczenia. A mi się potki kończą, te duże. Cienko. Ale ja mam plana. Mam takiego plana, że im dupa po prostu pęknie. Ten, jakie tu mam czary.
nie mam slotów, żeby sobie przystać te czary. Dobra, teleportacja do obozu na bagnie możemy odrzucić, bo już się nie przyda. Przysłanie golema się przyda jak najbardziej w tej chwili. No, braknie mi jednego punktu? Nie. Dawaj, panie golem, idziemy. Nie, no gdzie ty poszedłeś? Ty zdrajca śmierdzący. Ale te kusze biją. Dobrze, dobrze, panie golem, dawaj! Atak! I go nauczył latać. O nie, golema mi zabili. W ogóle dostaliśmy za bliznę więcej ekstra. Ja nigdzie nie uciekłem. Ja zaraz wrócę, spokojnie. Dajcie mi się tylko chwilę wyleczyć, ok, panowie? Proszę. Już do was wracam. O, ten golem... Jakim cudem wrzut przeżył? Wrzut zawsze był zabijany, bo on nie ma gildii. Coś się zbagowało. W ogóle myślałem, że zabili nam tego golema, on żyje. Torus. W ogóle ten... Dużo ludzi może nie wiedzieć, ale Torusa da się zabić w tym momencie gry. I to jest też kolejna ciekawostka. Jakby ktoś się dziwił, to Torus w dwójce będzie żył. Ja już wam mówię dlaczego. Torus zostanie wskrzeszony przez... Dobra, nie będę wam mówił. Ale Torus będzie żył w dwójce. O, miejcie tego świadomość, że to nie jest żaden błąd w historii Gothica, nic. Tylko to jest zamierzony efekt, że Torusa, Kruka, Bloodwina zabijamy, a oni tak żyją. Bo to tak miało być, więc się nie zdziwcie. Dowiecie się w dwójce, dlaczego tak jest. O nie, smarknąłem, nie wyciszyłem mikrofonu. No dobra, czasem będzie. W dwójce już będę miał inne ustawienia mikrofonu, więc będzie wam wygodniej. O! Ktoś tam się zdenerwował! I wiemy kto. Jeśli... Możemy pokazać? No, i żeby mi to był ostatni raz. Panie Gomez. Dopadli jednego z naszych. Jak się dowiem, kto to zrobił. Aha. No okej. Gin. Gniew i nosa. Nie, na tronie siadać nie chcę, chcienko. Nie, nie gadajcie, że go nie przeszukam teraz. Chciałem wziąć klucz, no ale trudno. I tak tam nic ciekawego nie ma. Ekspy! Ekspy uciekają! Ekspy! Eksp mi ucieka. Pomocy! Dobrze, złapałem ekspa. Torres. Ten golem jeszcze żyje. Ale ma tu rzeczy. O, ale zwojów, ale wszystkiego. Dobra, w dupie mam tego golema. Więc może umrzeć. Ja już teraz tylko chcę polecieć sobie. O, i poteczki zebrałem. 256 potek. Wow. Ale bogactwo. Tutaj można oczywiście te wszystkie skrzynki przeszukać, ale tu nic nie ma ciekawego. Jest tylko piwnica magnatów i sala Gomeza. Tam są takie ciekawsze rzeczy. Ale nie warto tego przeszukiwać. I tu chyba bulit powinien stać, ale ja bulita zabiłem. A nie, mamy bulita. Nie, strażnika. A ty co tu robisz? Sira śmierci ci gila. Tyle, że kobiety są nieśmiertelne. Ale na wolno biega. Słabe. Czy ja nie mam klucza do loku? Naprawdę. Trzeba było przeszukać Gomeza. Noż ja pierdolę. Dobra. Mam inny plan. Da się przechodzić przez ściany przy rzuciu zaklęć. Ja sobie pozwolę to zrobić, bo musimy uwolnić jeszcze Stone'a. Przemiana w... Nie wiem, coś mogę.
Ścierwojada. Niech będzie ścierwojad. Żeby nic mnie tylko nie uderzyło. Nie, nie działa. Dało się przechodzić przez ściany przemianami. Coś nie wychodzi. Nie, nie przejdę przez tą ścianę. No dobra, musimy opuścić. Będziemy mieli gorszą zbroję. Nic na to nie poradzę. Pozostaje jeszcze teleport do magów ognia. Już mi się nie chce stąd wyłazić. I teraz... Czy ja dostałem level upa? Nie dostałem level upa. Dobrze. No to sobie dobijemy tego level upa, bo tak jak obiecałem w... A nie, to nie w następnym odcinku. Teraz jeszcze chromaliny nam zostały. No dobra. No to ja sobie stąd wyjdę i zobaczymy, co zrobimy dalej. Ale już wiem, że zbroi nie ulepszę. No szkoda. Bin. Panie strażnik. To jest ich więcej. Was też zabiję. No i dobra, kołowrót. Aha. Jeszcze raz? To wszystko twoja wina. Oj, coś mi się zbugował miecz. Trudno, zdarza się. O, na przykład ten bal tutaj nie żyje. To jest ciekawe. On wygląda jak fisk. Zabójstwo snap. Nie wiem, czy snap zostanie zniknięty. Pies go. Już nie żyjesz. To się uczy zabijania niewinnych. Trzeba zrobić expa. Myślę, że snap jest? Prawdopodobnie strażnikiem. Ile to ma życia? Tego to się nie spodziewałem. Karima też zabili. O, najlepszy pojownik. Nikt mnie nie pokona. Dostał w pizdę, kurwa, w starym obozie. Ale to jest tak przyjemne mordowanie tych wszystkich niewinnych ludzi. Uwielbiam to robić. Chodź tu, panie strażnik. Na hita. Nie, no nie gadajcie. Przez tą bramę też nie przejdę. Dało się przejść przez jakąś bramę. Nie wiem, czy tutaj, czy w mieście orków dało się to zbagować jakoś. Na przykład jak ten pan. Więc spróbujmy. Aha. Nie wiem, jak on to zrobił. Dobra, ścierwojad. Co jest? Czemu to nie działa? Nie, musimy znaleźć inny sposób na przeskoczenie przez płot. Już nawet znalazłem ten sposób. No nie, panie kopacz. Dobra, niech żyje sobie. W dupie to mam. Będę chciał tych wszystkich pozabijać. Jak się stąd wydostać? Nie, bo na pewno nie będę przebiegał całej mapy tylko po to, żeby pogadać z kawalerem. O nie, nie, nie ma takiej opcji. Tu jest takie fajne miejsce. Nie, czy da się tu wstanąć w ogóle? W ogóle ta spokojna, staroobozowa muzyka, nie? No tak nie pasuje tutaj teraz. Nie wiem, czy ja mogę stąd wyjść jakkolwiek. No po tamtej wieży niby by się dało, ale... Huno też powinien żyć, to też taka ciekawostka. No już trudno. Można ich wszystkich wymordować. Czemu by nie? Spróbuję jeszcze przy tamtej bramie. Jak się nie uda, no to... No to po prostu... Farciarz. Nie będę już za nimi ganiał. Jak się nie uda, no to po prostu zakończymy sobie odcinek i uda się. Już widzę miejsce, gdzie się da. Tak. Musiałem go zabić. Ale on boła. Prawie nie zabili. Hany nie myka. Jeszcze te chromaniny chciałem zrobić, bo to jest też bardzo ciekawa misja. Tak bardzo chcę to zrobić. Nigdy tej misji nie zrobiłem.
No, przygotujcie się na to, że następny odcinek będzie długi. Dobra, wchodzimy. I możemy sobie przeskoczyć. Świetnie. Ile mi brakuje do level upa? Już niedużo. Przydałoby się teraz to na czymś dobić, ale nie wiem na czym. Dobra, ja wiem jeszcze gdzie możemy pójść. Obóz bandytów, tego wam nie pokazałem. To też jest dość ciekawa lokacja, możemy sobie tam wejść i wyjść. W zasadzie nic ciekawego nie ma, ale będzie, mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób rozszerzone. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to będzie rozszerzone. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób zagospodarowane, czy wykorzystane w Gothic Remake, bo tutaj to jest zupełnie useless. I po prostu można tam sobie podejść i podekspić, jak się chce. I w zasadzie to jest jedyna niezaleta. To jest jedyna możliwość, jaką daje nam w ogóle, nie wiem, to jest jedyne, co nam daje ten obóz. Można tu wejść, podekspić sobie i nic więcej. Tutaj zupełnie nic nie ma. Dobra, panie zębiarz, chodź tu. Ciebie też zabiję. O, nie na hita, nie trzymał. No, ciebie też. Ten już nie wytrzymał. Ciekawe, czy trochę się zrespi. Można iść zobaczyć. Aż mnie to ciekawi, szczerze, czy ten troll. O, mamy trolla, no i super. Dobra, to jeszcze trolla pójdę zabić, to może mi styknie. Jeszcze on ten obóz pokaże i na tym cel. Nie no, tak poważnie? Naprawdę? Ja mu nie biję więcej jednoręcznym? Tragedia. Oła, bezi, wstawaj, uciekaj. Jakby stanę drugiego hita, to mnie zabije. Ale ryzykuję. O, kryt wszedł. Dobra, prawie mnie trafił. Dobrze, dobrze, dobrze. Palu. Mamy poziom. Ale mocny był ten troll. Nawet się nie spodziewałem, że to bydle takie potężne będzie. Nie przypominam sobie, żeby inne były aż tak silne. No dobra, ale jak już mamy ten level, no to wejdę tam tylko, pokażę wam tą miejscówkę i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Po co przedłużać? Nawet już będziecie mieli co oglądać, nie? Bo ostatnio tak narzekaliście, że ło, co to takie krótkie filmy? No wiecie, co ja wam powiem? Dzisiaj będzie film, który ma 12 minut. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, będzie to film z Command & Conquer. Jak nie oglądaliście, to wpadnijcie zajrzeć. Wpadnijcie zajrzeć. Nie, wpadnijcie obejrzeć, czy coś. A, ci bantyci się nas boją. No dobra. To chyba wam nic nie pokażę. Za bardzo ciekawego. Dobra, zlech pies. No, pokażę wam tylko tą miejscówkę i sobie stąd pójdziemy, bo w zasadzie jak oni przed nami uciekają, to nie ma tu co pokazywać. No. Ja też bym się bał gościa w takiej zbroi. Mam nadzieję, że to naprawdę będzie jakoś fajnie zagospodarowane w remake'u. Będzie jakaś misja związana z nimi, żeby chociaż oczyścić ten obóz, cokolwiek tak naprawdę. No, to już bym był zadowolony, nawet jakby była taka misja, nie? To jest niby niewiele, bardzo prosta misja i w ogóle. Ale no tak, tutaj jest to miejsce. Jest, bo jest. W zasadzie to tyle, jest ono zupełnie niezbędne. Jest ono niepotrzebne i nic w nim nie ma. Można sobie tylko podekspić co najwyżej. Dobra, jeszcze poczekam na tego. Ale się chłopak zdziwi. Jeszcze tutaj widzę. A, dobra. Jednak ucieka. A, jak uciekają, to niech uciekają. Mam ich głęboko w dupie. 34 minuty nagrania. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym, już przedostatnim odcinku z Gothica. Do zobaczenia. No i cześć.